Chciałbym zapoznać dzisiaj Państwa z mechanizmami wykorzystywanymi przez bakterie do poruszania się w środowisku. Możemy je podzielić na dwie główne grupy. Są to mechanizmy bierne, w których bakterie wykorzystują ruchy środowiska samego, takiego jak przepływ cieczy lub też przemieszczanie się, wirowanie tej cieczy, oraz mechanizmy aktywne, z których możemy znowu podzielić, na które możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to są mechanizmy wykorzystujące energię generowaną przez samą bakterię i to energia powoduje ruch bakterii. Druga to jest przyłączenie się bakterii do systemu wykorzystującego energię, ale generowanego przez organizm wyższy, przez komórkę organizmu wyższego. Żeby mówić o ruchu bakterii, musimy się cofnąć trochę w historii. Pierwsza osoba, która bakterię zobaczyła, był to Antoni Leeuwenhoek. Własnoręcznie szlifował soczewki i produkował proste mikroskopy, które składały się z jednej soczewki, powiększały 230 razy i pozwoliły mu na zobaczenie bakterii. Przez resztę życia przesyłał wiadomości do Królewskiego Koledżu w Londynie określające wielkość nóg czy też żołądków tych bakterii, a szczególnie nóg, które pozwalałyby się im ruszać. Do tej pory minęło trochę czasu, od tamtej pory wiemy już, że bakterie nóg nie mają, a jednak się poruszają. A co ważniejsze, te mikroskopy były bardzo małe, więc Leeuwenhoekowi obraz drgał przed oczami. Potem mikroskopy zostały poprawione, ale obraz drgał cały czas. I dopiero około 200 lat po Antonim Leeuwenhoeku pan Robert Brown stwierdził, że to musi być czymś spowodowane. Dzięki temu ten ruch nazywamy ruchem Browna. Jego zasady wyjaśnił dopiero Albert Einstein. Polega ona na tym, że przy takiej małej skali mikroskopowej cząsteczki, drgające cząsteczki płynu uderzają losowo w powierzchnię bakterii i losowe uderzenia generują losowo skierowaną siłę. Dzięki temu bakteria może poruszać się z punktu A do B, nie wykorzystując żadnej energii. I bakteria, ta droga, którą pokonuje dzięki wykorzystaniu siły Browna, jest to około 3 mikrometrów na sekundę, gdyby tą trajektorię wyprostować. Minęło znowu 100 lat i teorię Browna i ruch Browna jest bardzo popularny. Wykorzystywany jest przez matematyków, przez fizyków do modelowania przepływu cieczy, do produkcji przepięknych fraktalnych obrazów przyrody i jednocześnie do analizy akcji na giełdach światowych, więc to, co zrobił Brown i to, co rozpoczął, do tej pory jest wykorzystywane. Ale bakterie mogą się poruszać na kilka sposobów. Mogą płynąć w środowisku, mogą się czołgać po powierzchni lub mogą się ślizgać. Najprostszą metodą wykorzystywaną, najpopularniejszą jest płynięcie z wykorzystaniem tak zwanej rzęski. Rzęski mogą być różne. Może być jedna, wtedy jest urzęsienie, nazywamy urzęsieniem monotrichalnym. Rzęski mogą być umieszczone po kilka na końcach komórek bakteryjnych. Jest to urzęsienie lofotrichalne. Mogą być też rozmieszczone wokół całej komórki bakteryjnej. Jest ich około wtedy 10 rzęsek, wtedy mówimy o urzęsieniu peritrichalnym. Lub też może być jedna taka struktura kręcąca się wokół cylindra bakteryjnego, która tworzy jakby taką błonę falującą. I zastanawiano się długo i namiętnie, kiedy bakterii opłaca się produkować system transportu. Kiedy bakterie jest dla niej lepiej, kiedy posiada ten system transportu. W porównaniu bakterii do takiego małego misia, który bardzo lubił miodek, bakteria zachowuje się prawie tak samo. Jeżeli w warunkach środowiska znajdują się substancje odżywcze, czyli ten miodek, bakteria kładzie się i nie rusza się. Jeżeli zaś zabraknie substancji odżywczych, bakteria zaczyna przemieszczać się w kierunku tam, gdzie one występują. Jest to bardzo prosty sposób regulowany na poziomie molekularnym. Kiepskie warunki odżywcze dla komórki powodują powstanie większej ilości cyklicznego adenozynu monofosforanu. Dzięki temu
następuje aktywacja genów produkujących systemy transportu i bakteria zaczyna się poruszać. Kiedy zaś bakteria jest w warunkach bardzo dobrych, w środowisku zawierającym bardzo dużo substancji odżywczym, wtedy poziom cyklicznego adenozynu monofosforanu spada i przestaje bakteria budować systemy swojego transportu. I Dusenberg przeprowadził badania, które mówiły, kiedy bakterii się opłaca. Otóż okazało się, że bakterie, żeby się im opłacało, muszą mieć odpowiednią wielkość. Z tego to względu, że im mniejsza bakteria, tym większą siłę musi włożyć w przeciwstawianiu się ruchowi Browna. Im większa bakteria, tym wzrasta korzyść z ruchu bakterii aktywnego. Według obliczeń naukowców teoretycznych, najmniejsza bakteria, która może się poruszać, powinna mieć średnicę około 0,6 mikrometra. A tak naprawdę wykryto, że najmniejsza ze znanych bakterii poruszających się ma 0,8 mikrometra, co wskazuje na bardzo dobre powiązanie teorii z praktyką. I im mniejsza bakteria, tym większy zysk dla bakterii. Kiedy bakteria jest mała i ma około, załóżmy, 0,4 mikrometra i do wytworzenia systemu transportu składającego się z 10 takich rzęsek zużyłaby ponad połowę swojego węgla komórkowego. Kiedy bakteria zaś robi się większa, ma już 1 mikrometr wielkości, wtedy ilość węgla zużytego na produkcję systemu transportu to jest 2%, a powyżej 6 mikrometrów to już 0,2%, więc widać, że dla większych bakterii wytworzenie systemu transportu komórek, dzięki któremu się przemieszczają, jest już trywialnie proste i mało kosztowne. Interesujące jest to, w jaki sposób ta rzęska jest umieszczona, dzięki temu, że bakterie ogólnie możemy podzielić na dwie grupy. Grupy bakterii gram dodatnich tak zwanych i gram ujemnych. Jest to związane z akumulacją barwnika powstałą podczas barwienia metodą wymyśloną przez pana Grama. Otóż jest to związane ze strukturami otaczającymi bakterie. Bakterie gram ujemne posiadają kanapkową, trójwarstwową strukturę osłon składającą się z błony peptydoglikanu, czyli mureiny, oraz błony zewnętrznej. Bakterie gram dodatnie posiadają zaś tylko błonę cytoplazmatyczną oraz grubą warstwę mureiny tworzącą bardzo grubą osłonę przed warunkami środowiska. Okazało się, że taki system motoru rzęskowego i samej rzęski zbudowany jest w następujący sposób. Filament rzęskowy tworzący rzęskę przymocowany jest do haka, który dopiero jest montowany do motoru. Motor składa się z kilku pierścieni obrotowych i wałka wbudowanego w błony komórki bakteryjnej. Dlaczego akurat hak? Otóż gdyby przekaźnik przekazujący siłę między motorem a filamentem był prosty, generowana siła przez ten motor byłaby bardzo mała i uniemożliwiłaby przemieszczanie bakterii w środowisku. Jeżeli zaś jest zagięta, wtedy rzęska wiruje w sposób bardziej skomplikowany, dzięki temu siła jest przekazywana, jest większa. Tak naprawdę pokazuje się wiele modeli pracy silnika rzęskowego pokazujące tą rzęskę, lecz nie na wszystkie nie należy patrzeć przychylnym okiem, na przykład jak na ten, z tego względu, że jak Państwo zauważą, rzęska, hak się nie kręci. Na tej animacji kręci się tylko sama rzęska, co jest niemożliwe. Dlatego zwracajmy uwagę na to, co przedstawiają bardzo ładne kręcące się obrazki. A w ogóle w jaki sposób ta rzęska napędza bakterie? Otóż kiedy określimy sobie kierunek ruchu rzęski w prawo lub w lewo, naukowcy określają to trochę inaczej. Mówią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli bakteria posiada jedną rzęskę i ta rzęska kręci się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, bakteria porusza się tak zwanym do przodu. Przodem rozumiemy kierunek i jest przeciwny do kierunku, w którym jest rzęska. Jeżeli przestaje się kręcić rzęska, bakteria natychmiast zaczyna koziołkować w roztworze, poddana działaniom siły Browna.
Jeżeli zaś rzęska przełączy obroty i zacznie się kręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, bakteria płynie w przeciwnym kierunku. Wtedy rzęska znajduje się z przodu tej bakterii przemieszczającej się. Całkowicie inaczej jest w przypadku, kiedy mamy urzęsienie okołorzęsne, tak zwane, kiedy wokół całej komórki występują rzęski, kiedy te rzęski kręcą się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tworzą z tyłu taką dużą strukturę i bakteria porusza się do przodu. Kiedy przestaną się kręcić lub kręcą się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, bakteria koziołkuje w miejscu, czyli przemieszcza się poddana działaniom sił Browna. I w tym przypadku bakteria porusza się w wybranym kierunku tylko wtedy, kiedy rzęski kręcą się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Proszę Państwa, dlaczego silnik bakteryjny jest tak interesujący? Otóż, kiedy silnik bakterii Escherichia coli generuje siłę pozwalającą na kręcenie się rzęski z częstotliwością 100 obrotów na sekundę, zasila go gradient stężenia jonów wodorowych, co znaczy, że różnica między stężeniem jonów wodorowych po dwóch stronach błony powoduje przepływ tych jonów i zasilanie silnika. Oraz bakteria porusza się z prędkością od 10 do 30 mikrometrów na sekundę. Inne bakterie posiadają silniki umożliwiające im obroty z prędkością 1500 obrotów na sekundę. Zasilane są wtedy pompą sodową, gdzie przepływ jonów sodowych generuje siłę wywołującą obroty silnika. I wtedy prędkość bakterii wynosi kilkaset mikrometrów na sekundę. Czy to jest dużo? Jeżeli przeliczymy to na nasz wzrost, czyli ustalimy proporcje wielkości bakterii do drogi, którą pokonuje w ciągu sekundy i przeliczymy to na nasze parametry ludzkie, okazuje się, że bakterie poruszają się względną prędkością od 60 do 100 kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Jest to bardzo dużo. I jednocześnie w tym silniku występuje coś, co zachwyca inżynierów. Jest to momentalne przestawienie obrotów. Bakteria w jednym momencie kręci silnikiem w jedną stronę z pełnymi obrotami i w bardzo krótkim czasie, sięgających setnych części nanosekundy, jest w stanie zmienić kierunek obrotów. A najważniejsze to jest to, co boli wszystkich fizyków i inżynierów. Wydajność takiego silnika to jest prawie 100%. To byśmy chcieli mieć w samochodach, wydajność silnika 100%, kiedy jedno tankowanie starczałoby na bardzo długie używanie samochodu. Ten silnik składa się z kilku części. Po pierwsze jest to sama rzęska, która się kręci, jak już mówiłem, hak, który przekazuje obroty, oraz pierścienie występujące, mocujące ten silnik w błonach. Po środku znajduje się rurka obrotowa. Przepływ jonów wodorowych następuje pomiędzy zewnętrznym a wnętrzem komórki bakteryjnej i dzięki temu białka MOT generują siłę obrotową. Średnica takiego silnika to 45 nanometrów, sama zaś wić ma średnicę 14 nanometrów, długość dziesięciokrotnie dłuższą od komórki, więc relatywna siła generowana przez silnik jest bardzo duża. Wiemy już nawet, jak taki silnik wygląda dzięki wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej udało się ustalić jego zdjęcia. Tutaj widzimy pierścienie i białka MOT oraz rurkę i kawałek widocznego haka, który łączy z wicią. Znamy dokładnie budowę wszystkich białek wchodzących w skład tego silnika. Jest ich około 20-30 w zależności od bakterii. Wiemy, jak są one zorganizowane na DNA. Znamy ich rozmieszczenie przestrzenne w strukturze tego silnika. Wiemy, co one robią, czyli kręcą silnikiem i wiemy, jaką wydajnością. I najgorsze to jest to, że nie wiemy, jak to się dzieje. Największa tajemnica biologii. Do tej pory, jak napisano w pracach przeglądowych, mnóstwo osób zrobiło profesory, doktoraty, napisano mnóstwo prac, co roku jest pisanych mnóstwo prac i będzie przez długi okres czasu pisanych mnóstwo prac na temat, jak to się może dziać. Proszę Państwa,
I nic się nie zmieniło od lat 90, od roku 92, kiedy to Kubor i współpracownicy ustalili, że mamy w takim silniku rotor, mamy stator. Stator, czyli to jest coś, co jest zamontowane na stałe. Rotor to jest coś, co się kręci. I nic poza tym. Czyli przed Państwem może istnieje szansa rozwiązania tej największej zagadki biologii molekularnej. Tak naprawdę, jak już mówiłem, osłony bakterii gram dodatnich i gram ujemnych różnią się od siebie i też mocowanie silników bakteryjnych, rzęskowych też się różni. W bakterii gram ujemnych pierwszy pierścień montuje się w błonie cytoplazmatycznej, drugi pierścień w peptydoglikanie, trzeci na wysokości warstwy błony zewnętrznej. U bakterii gram dodatnich istnieją tylko dwa pierwsze pierścienie. Hak kręci się w otworze lejkowatym występującym w grubej warstwie peptydoglikanu. Taki silnik jest sterowany. Jest to tak zwana silnik, jest to silnik sterowany hemotaktycznie. Otóż bakterie mogą płynąć sobie losowo lub jeżeli pojawi się gradient stężenia jakiejś substancji, która jest potrzebna bakterii, bakterie popłyną w kierunku centrum tego stężenia tej substancji. Czyli wykonując proste fragmenty, kiedy działa rzęska, potem koziołkując i znowu fragment, powoli będą się zbliżały w kierunku miejsca, gdzie tej substancji jest najwięcej. Znamy mechanizm sterowania taką rzęską. Czyli znamy mnóstwo rzeczy, tylko nie wiemy, jak to się dzieje. Otóż białka występujące w periplazmie komórki bakteryjnej łączą się z substancjami, które są potrzebne bakterii, które bakteria wyczuwa w środowisku i przez receptory hemotaktyczne sygnał jest przekazywany do wnętrza komórki bakteryjnej, gdzie w końcowej fazie dochodzi do silnika sterującego rzęską, który zmienia swoje obroty. Taki to jest jeden z receptorów hemotaktycznych występujących na powierzchni komórki bakteryjnej. Związanie w tym miejscu substancji, która jest przez ten receptor wyczuwalna, powoduje przekazywanie sygnału na drodze zmian konformacyjnych i zmiany aktywności tej części, która jest częścią enzymatyczną. Te białka biorące udział w przekazywaniu sygnału znamy, jest ich 5, są to białka He. One przekazywają sygnał na drodze fosforylacji i przekazywania reszt metylowych, czyli metylacji. I końcowym elementem przekazywania sygnału jest białko HY, które wzmaga obrót silnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Oprócz rzęski, o której należałoby już w tym momencie skończyć, jest wykryto też inne mechanizmy przemieszczania się bakterii. Bakterie śluzowe często widać na leżące w okolicach takich długich pasm śluzu. Wysokiej rozdzielczości mikroskopia elektronowa wskazuje, że te pasma śluzu wychodzą z końca bakterii. Kiedy przyjrzymy się z bliska, okazuje się, że na jednym z końców bakterii znajduje się szereg dysz, w których śluz jest pompowany na zewnątrz komórki bakteryjnej, w ten sposób generując siłę odpychającą bakterie w drugą stronę. Ale istnieją też bakterie, które dostają się do wnętrza komórek eukariotycznych. Środowisko, które znajduje się wewnątrz komórki eukariotycznej, jest całkowicie różne od tego, co jest w środowisku zewnętrznym. Po pierwsze, cytoplazma jest gęstą, żelowatą, kleistą substancją, w której żaden ze znanych i omawianych do tej pory systemów transportu nie może być wykorzystywany. Rzęska po prostu nie może kręcić się w cytoplazmie. Cytoplazma jest podzielona na szereg przestrzeni, mikroprzestrzeni o różnych właściwościach, a bakterie dostają się do tej środka cytoplazmy i mogą w tej cytoplazmie poruszać się. Oprócz tego cytoplazmie znajduje się szereg włókien aktynowych, tworzących tzw. cytoszkielet aktynowy. Są to włókna mikrofilamenty znajdujące się na powierzchni komórki eukariotycznej, filamenty międzypodziałowe i mikrotubule, które tworzą jakby sieć różnego rodzaju rurek i drucików dzielących znowu cytoplazmę na coraz to mniejsze przestrzenie.